Cześć drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę, jak spojrzeć na świat przez różowe okulary. Bohaterem odcinka będzie ta oto piękna różowa dama, kosiarka spalinowa firmy Green Tiger w limitowanym różowiutkim magentowym kolorze. Niech nie zwiedzie Was wielkość tej kosiarki. Mimo malutkiego silnika, bo raptem 123 cm sześcienne firmy Longines, ten maluch potrafi naprawdę wiele zdziałać. Nieduża, lekka, idealna do prac na małych działkach, małych ogródkach i przede wszystkim idealna dla płci pięknej ze względu na swoje właśnie gabaryty, masę i łatwość obsługi, o czym przekonamy się w dalszej części filmu. A kosiarkę do filmu dostarczyła firma Green Tiger. Link do sklepu w opisie, producent przede wszystkim kosiarek, jak i innego sprzętu ogrodniczego. A do czego może służyć tak mała kosiarka? Jest to idealny sprzęt na małe działki typu rod, idealny do ogródków przydomowych i przede wszystkim taka kosiarka jest bardzo lekka, 23 kg powoduje to, że jest to sprzęt mniej więcej o połowę lżejszy od standardowych kosiarek, przez co praca tym jest przyjemna, a napęd 3 km na godzinę dodatkowo poprawia jeszcze jej przyjemność pracy i zdolności manewrowe. Przy tak małym sprzęcie bardzo łatwo się manewruje pomiędzy wszelkimi rodzajami nasadzeń. Sprzęt mały, niezwykle poręczny, dzięki temu każda najdrobniejsza osoba sobie z tym poradzi, a do tego jest pięknym kolorze. Zanim opowiem o parametrach tej bestii, rozpocznę anegdotą. Kiedyś w którejś tam poprzedniej mojej pracy przybiegła moja koleżanka z rana i mówi: Słuchajcie, kupiłam piękny telewizor. Pytamy się z kolegami: jaki telewizor? No biały. No dobrze, ale jaki? Parametry? Wielkość? Firma? Czy to ważne? Ważne, że jest biały. Swój komentarz do tej sytuacji pozostawiam do własnej interpretacji, ale tutaj nie zastaniemy takiej sytuacji, gdyż piękny kolor i wielkość niech Was nie zwiedzie, dlatego że kosiarka jest wyposażona w naprawdę porządny silnik Longines o pojemności tylko 123 cm sześciennych, ale za to o mocy prawie 3 koni mechanicznych. Minimalną wadą wielkości tej urządzenia jest dość mały kosz, 41 litrów, ale przy tak małych działkach i przy ogródkach, do których ona jest przeznaczona, jest on idealny. Nie trzeba tutaj nic naprawdę więcej. Jeśli komuś mocno wadzi ten różowy kolor, to jest również dostępna wersja w kolorze zielonym o dokładnie tych samych parametrach. I montaż jest banalnie prosty. Potrzebować będziemy do tego kluczyka 13 i 10. Kluczykiem 10 montujemy sobie tą oto piękną podstawkę na napoje. Praktyczna rzecz w upały. A kluczykiem 13 przykręcamy sobie tutaj i tutaj rączki, a resztę skręcamy tutaj na śruby motylkowe, wkładamy śrubkę, przykręcamy i tutaj to samo. Na koniec zakładamy z każdej strony taką obejmę plastikową. Ona jest po prostu, pokażę, po prostu się nakłada i na wcisk, hop, ustawia się w pozycji tak, żeby te przewody nie przeszkadzały i to jest wszystko.
i wtedy mamy praktycznie gotową kosiarkę. Teraz pokażę, jak dla laika przygotować do pierwszej pracy i powiem pokrótce, jakie są czynności techniczne, żeby ta kosiareczka nam troszkę posłużyła. Najtrudniejszym zadaniem jest złożenie kosza, gdyż ma on taką formę złożoną i tutaj mamy takie, o jak to pokazać, o takie plastikowe obejmy, o widać pół obejmy i to trzeba po prostu tutaj jednorazowo na wcisk nałożyć na każdą stronę z ramek i wtedy gotowe. Ja wiem, że dla wielu osób to jest pewnie proste, ale uwierzcie mi, nie dla wszystkich. Proszę bardzo, nałożone i ten kosz już nie będzie tutaj się wypełniał i z boków teraz to samo. I w ten sposób mamy cały usztywniony kosz gotowy. Taki sprzęt, żeby nam ruszył, potrzebuje oczywiście paliwa. Jest to typowy silnik czterosuwowy, co oznacza, że nie robimy tutaj mieszanki, nie mieszamy paliwa z olejem, tylko lejemy. Czyste paliwko PB95 bezwłowiowa. W kanisterku nie polecam lania do plastikowych butelek, co już mówiłem wielokrotnie w moich filmach. Taki kanister kosztuje 8 zł, to chyba nie tragedia. I olej, tak naprawdę lepszych marek, polecam do typowo kosiarek. Na stacji benzynowej nie pomylcie oleju do kosiarek z olejem do podkaszarek. Teraz przygotujemy sprzęt do pierwszego uruchomienia. Wykręcamy korek oleju, po prawej stronie z reguły się znajduje. Fabrycznie tutaj oleju nie powinno być, jakieś po prostu grosze. Lejeczek, olej i powinno wejść około pół litra. Można troszkę przechylić, żeby było łatwiej. Butelki oleju mają taką podziałkę, to trochę ułatwia sprawę. Teraz wsadzamy magnecik i sprawdzimy, żeby tutaj było mniej więcej na połowie. Magnecik wkłada się po prostu, o tak tylko, żeby złapał, nawet się nie wkręca. Zresztą tutaj jest napisane. Hops. Hops. Mało, lejemy jeszcze. I sprawdzamy. Jeśli jesteście cierpliwi, to on w tej pozycji też sam wcieknie. Jest, jest, trochę spłynął, ale jest. Wkręcamy koreczek do końca. Gotowe. Tutaj drobna uwaga, olej powinien być wymieniony po 5 godzinach pracy takiej kosiarki. Jak go wymienić? Pokazywałem w filmie o glebogryzarce. Gdzieś tu powinna wyskoczyć karta z propozycją tego filmu. Ale też pokażę niedługo w innym krótkim filmie na przykładzie tej kosiarki, jak szybko, sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie wymienić olej samemu. Na wodę to niestety nie chcę jeździć, ale uwierzcie mi, że ten malutki zbiornik o pojemności około 1 litra naprawdę starczy na dużo, dużo terenu skoszenia. To nie jest pierwsza kosiarka, którą mam do czynienia tej marki i uwierzcie mi, że silnik o pojemności 139 cm sześciennych przekosił na tym dwa razy tą działkę na tym samym zbiorniczku. Odkręcamy i PB95 leci. Nie kupujcie na jakichś januszowych stacjach, proszę was. Hops! Trochę żeś przelał. Ale to nic, przymieli. Ostrożnie zakręćmy. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzam jeszcze, czy wszystko jest na miejscu, czy fajka świecy jest wepchnięta do końca, jest w porządku, czy wszystkie części są na miejscu, czy nic się nie poluzowało, czy wszystko jest przykręcone. Warto to jest sprawdzić przed każdym pierwszym użyciem. Pozostało ustawienie wysokości koszenia. Odciągamy wajchę i ustawiamy sobie na dowolną wysokość. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pozycji koszenia. Do przodu jest najwyższa, do tyłu jest najniższa. Nie będziemy po samej ziemi szorować. Damy na dwójeczkę. O. Od słów do czynów, odpalamy. Pamiętajcie, żeby przed pierwszym uruchomieniem zapoznać się z instrukcją i warunkami gwarancji dołączonymi do opakowania, dlatego że każda kosiarka może mieć inne warunki, inne zasady działania technicznego. Polecam. Kosiarka jest dość cicha,
ale zalecam używanie słuchawek przy sprzęcie ogrodniczym spalinowym, na co zwracaliście mi uwagę przy poprzednich produkcjach. Zalecam. Tutaj z przodu mamy pompeczkę, taką czerwoną. Raz, dwa, trzy, no cztery. Wystarczy. Tutaj podciągnąłem sobie linkę na ten haczyczek, taki specjalny, żeby było łatwiej. Trzymamy w ten sposób. Ustabilizowała się. Teraz napęd tu i jazda. Słuchajcie, sprzęt idzie jak burza, zresztą burza chyba też się zbliża. Co to dużo powiedzieć? Lekka, zwinna, pali od dotyku i kosi równiusieńko wszystko tak jak chciałem. A tutaj mam ponad półtora tygodniowy, dobra, przyznam się, dwutygodniowy trawnik niekoszony i leci jak burza. Co spalinówka, to jednak spalinówka. Ja koszę dalej. Teraz trochę bez zbędnego gadania. Zobaczycie przebitek skoszenia. Działamy! Jeszcze zapomniałem dodać, że gasi się puszczając cięgno gazu. Tym się przyspiesza, załączając napęd. Gdy kosz będzie już pełny, ta klapka powinna się otwierać delikatnie i wtedy mamy znak, że jest pełny i trzeba go opróżniać. Montaż kosza, rzecz banalnie prosta. Bierzemy po prostu, tu są dwie takie łapki, podnosimy klapkę i gotowe. Rzućmy okiem jak w trudniejszych miejscach. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam, żeby jakakolwiek kosiarka dojechała do końca do wszystkich zakamarków, ale może tutaj uda się dosyć blisko. Tamto resztę trzeba będzie jakąś podkaszarkę w przyszłości wykombinować, bo szczerze mówiąc kosy demon nie chce mi się przywolić i uruchamiać na to, żeby tylko wokół drzewek podkosić. Zaczynamy. Cyk. Bardzo ładnie sobie poradziła, dość blisko wykasza, no tutaj wiadomo, to trzeba będzie wypielić albo ręcznie, albo pod kaszarką, tak jak mówiłem. Ale manewry to jest bajka. Ja mam trochę placków takich od kopania drzewek, niestety z piachem, więc trochę się brudzi, no ale cóż, to jest działka, to nie jest rewia mody, nie? Ani wybieg. Tu wszystko jest pokazane tak, jak być powinno.
Fajnie. To co? Kosimy dalej. Wykoszę wszystko i widzimy się na podsumowanku. Koszenie zakończone. Ten maluch spisał się wyśmienicie. Bardzo dziękuję producentowi marki Green Tiger za udostępnienie tego sprzętu do testów. Jest to idealny, wyśmienity sprzęt na tak małą działkę. Waga, manewry, rewelacja. Mankamentem, no niestety przy tym gabarycie, jest to, że jest dość mały kosz, ale myślę, że jej zalety rekompensują całkowicie ten mały kosz. Malutki silnik o pojemności 123 cm3 i mocy niecałych 3 koni mechanicznych spisał się wyśmienicie. Miałem tutaj dłuższą, krótszą trawę, przejechała bez żadnego problemu. Skosiła wszystko. Spaliła mniej niż połowę baku. Godzina koszenia pół litra. Myślę, że wynik wyśmienity. Jeśli komuś nie pasuje ten kolor, a myślę, że płci pięknej na pewno będzie bardzo pasował, to można identyczny model kupić na stronie producenta w kolorze zielonym. Pamiętajcie tylko, żeby po 5 godzinach pracy wymienić olej. Jak wymienić olej, pokazałem już w filmie o glebogryzarce, to wygląda tak samo. Zapraszam też do innego krótkiego filmu, w którym pokażę inny sposób na wymianę oleju na przykładzie tej kosiarki. Jeśli macie większe tereny do koszenia, Green Tiger oferuje większy wybór kosiarek. Na stronie jest wszystko dostępne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Link do strony Green Tiger w opisie i do tej kosiareczki również. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego różowego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki, cześć! Mam tylko nadzieję, że teraz nam uwierzone do koszenia. Przy takim kolorze i przy takiej masie. Rewelka.